I odpowiedział im: ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 29 werset. Modlitwa i post. Gdy Syn Boży zstąpił z góry przemienienia, natychmiast został skonfrontowany z zawodnością swoich uczniów. W czym to okazali się tacy zawodni? Patrząc z zewnątrz, ich zawodność okazała się w tym, że nie potrafili wygnać pewnego szczególnego demona. Jednakże ich bezradność miała w rzeczywistości głębsze powody. Pan wyjaśnił im, że problemem był ich niedostatek wiary. Oczekiwał od nich, że w tej sytuacji okażą jej więcej. W jaki sposób mieli dać temu wyraz? Poprzez zaangażowanie w modlitwę i post. Czy ten przykład nie pokazuje nam, że zaufanie wiary wyrażające się przez modlitwę i post błogosławione będzie ze strony Boga poprzez użycie szczególnej Jego mocy? Czy nie wynika z tego, że mogą zaistnieć pewne problemy, które Bóg rozwiąże tylko wtedy, gdy z naszej strony przystąpimy do Niego z modlitwą i postem? Post w pierwszej linii oznacza zaniechanie spożywania pokarmu. Obok tego Słowo Boże pokazuje nam jednak także i inne rodzaje poszczenia, co jest opisane w Izajasza 58 rozdział od 6 do 7 wersetu. Ale pierwszoplanowa forma postu to powstrzymanie się od przyjmowania pokarmów. Podczas gdy modlitwą wyrażamy naszą zależność od Boga, to post jest aktem samozaparcia. Rezygnujemy bowiem z czegoś, czego właściwie potrzebujemy. Bóg na wielu miejscach swojego Słowa Bożego pokazuje nam, że bogobojni ludzie i bogobojni mężczyźni i kobiety pościli. Z zasady było to powiązane jednocześnie z modlitwą. Czasem, aby ukorzyć się przed Bogiem, na przykład mamy to opisane w Księdze Daniela, 9 rozdział, i w Ezdrasza, 8 rozdział, 21, a czasem, aby otrzymać od Boga jasne wskazania, jak należy dalej postąpić, co mamy opisane w Dziejach Apostolskich, 13, od 1 do 4. W ten sposób wierzący człowiek, zarówno czasów starotestamentowych, jak i w Nowym Testamencie, powodowali, że ich ciało współuczestniczyło w próbach i bojach, w których znajdowała się ich dusza. I powiedział im: ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Ewangelia Marka 9:29.